Swoją pierwszą pracę opublikował w wieku 15 lat. Do dnia dzisiejszego sprzedał ponad 50 milionów książek. Jest najlepiej sprzedającym się pisarzem w Wielkiej Brytanii. Już w latach 80. pióro zastąpił pierwszym komputerem z edytorem tekstu. Od 1992 roku komunikuje się z fanami za pomocą samodzielnie administrowanej grupy Usenet w internecie. Wybudował własne obserwatorium astronomiczne w przydomowym ogródku. O kim mowa? O Terrym Pratchettie, postaci kultowej w świecie miłośników fantazji. Stworzył kompletną krainę będącą alegorią naszej rzeczywistości, świat dysku. W ponad 40 tomach zapełnił płaską ziemię spoczywającą na grzbietach czterech słoni, stojących na skorupie wielkiego żółwia, dziesiątkami zapadających w pamięć bohaterów. Twórczość Terrego Pratchetta charakteryzuje się ironicznym i humorystycznym spojrzeniem na naszą rzeczywistość. Świat dysku tylko pozornie w niczym nie przypomina tego w kształcie kuli. Każdy czytelnik dosyć szybko dostrzeże wiele nawiązań do popkultury, postaci realnych, a przede wszystkim powszechnych ludzkich wad i przywar. Często będzie się śmiał, czasami będzie to gorzki śmiech, ale nigdy pusty rechot. Pratchett został kawalerem Orderu Imperium Brytyjskiego w 1998 roku. Kapituła uhonorowała go za zasługi dla literatury. Niech komentarz pisarza posłuży za krótki przykład jego twórczości. Sądziłem, że zasługi dla literatury oznaczają powstrzymanie się od pisania, powiedział. W świecie literackim jego znakiem rozpoznawczym są rozbudowane wielopiętrowe przypisy, zazwyczaj nie występujące w beletrystyce. Przypisy najczęściej komentują narrację, wprowadzają elementy humorystyczne. Drugim najbardziej znanym elementem jego stylu jest zapisywanie kwestii wypowiadanych przez śmierć kapitalikami, z pominięciem początkowej pauzy, w oryginale cudzysłowiu. Terry Pratchett aktywnie działa na rzecz ochrony przyrody. Wynikiem jego wizyty na Borneo w 1995 roku, gdzie obserwował orangutany na wolności i kręcił o nich program dla BBC, jest wykreowanie jednej z najbardziej charakterystycznych postaci w świecie dysku. W wyniku magicznego wypadku na niewidocznym uniwersytecie tamtejszy bibliotekarz zamienił się w orangutana. I właśnie pod tą postacią występuje w większości książek o świecie dysku. Uuk to jedyna kwestia, niosąca zazwyczaj więcej treści niż można by się spodziewać. Wiele grup fanowskich wspiera akcje charytatywne, mające na celu ochronę dzikiej przyrody, a orangutanów w szczególności. Pratchett to zapalony fan nowych technologii. W pierwszy komputer zaopatrzył się już w 1981 roku, a od czasu, kiedy miniaturyzacja na to pozwoliła, nigdzie nie rusza się bez przenośnego komputera do pisania. Aktywnie uczestniczy w procesie adaptacji jego dzieł na gry komputerowe. Lubię gry, które są inteligentne i posiadają pewną głębię, mówi. Jego ulubiona gra to Half-Life 2. Jak zwykle bywa w jego przypadku, umieścił swoje zainteresowanie w świecie dysku pod postacią magicznego komputera Hex, wynalazku niezbyt kompetentnych magów z niewidocznego uniwersytetu. W świecie realnym znany jest z zamiłowania do czarnych kapeluszy. Od 2007 roku powoli zamyka wszystkie wątki i przygotowuje swoich fanów do zamilknięcia. Choroba Alzheimera odbiera mu to, co najcenniejsze dla każdego pisarza – wyobraźnię i władze umysłowe. Być może to właśnie świadomość utraty zdolności kreacji, obserwacji i komentowania świata, kontaktu z fanami, ciekawości i wszystkiego, co w życiu cenił, popchnęła go ku bardzo kontrowersyjnej aktywności, walki o prawo do eutanazji. Cały świat, nie tylko ten skupiony wokół fanów fantazji, usłyszał o Terrym Pratchettie w 2011 roku, kiedy to BBC wyemitowało nakręcony wspólnie z nim film Decydując się na śmierć, opowiadający o brytyjskim milionerze poddającym się eutanazji w szwajcarskiej klinice. Jakkolwiek zakończy się jego walka, czy to z chorobą, czy z samym sobą, jedno jest pewne. Pratchett na stałe zapisał się w pamięci milionów ludzi. Od dekad dostarcza nam dobrej rozrywki i przemyca przy tym nieco głębszej myśli. Inspiruje i zmienia świat, oby to trwało jak najdłużej.